My będziemy sobie jechali w lewo. Czyli muszę kierunkowskaz. Włączymy kierunkowskaz lewy, bo jak żeśmy się zapoznawali z samochodem, to wiemy, że w dół to jest lewy, a krótko mówiąc, jak chcę tam, to lewy. Jak chcę w prawo, to do góry. Obserwujemy. Pusto. Patrzę w lusterka, pusto. Czy tak? W lusterka to na chwilę obecną nie ma sensu, bo wiem, że nic z tyłu nie jedzie. No i w tej chwili podjeżdżam sobie, popuszczam delikatnie sprzęgło. Jak samochód zacznie jechać, to trzymam je. Dodajemy sobie leciutko gazu. Teraz? No i ruszamy. To ja za bezpieczeństwo odpowiadam. Mocno kierownicę. Prostujemy. I jedziemy sobie. Wjeżdżamy na prawo część jezdni. A ten facet muszę... Nie, jedźmy. Tak? On się dotoczy. Samochód się dotoczy. Jedziemy. Spokojnie. I teraz muszę zatrzymać? Ja pomagam. Nie, jedźmy. Ja pomogę. O tak. O. Kurtujecie samochód ciężarowy. Dobrze. I jedziemy. I gaz, tak? Tak. Spokojnie. I teraz? Drugi bieg byśmy włączyli sobie. Dobrze. Puszczamy sprzęgło. Dodajemy gaz. Patrzymy daleko przed siebie. Oddychamy. I teraz sprzęgło już? Nie. Najpierw będziemy delikatnie hamowali, czyli zdejmujemy nogę z gazu i delikatnie muskamy palcami. Przy 20 wciskamy sprzęgło, sprzęgło wciśniemy, nic nie robimy z biegami. Jeszcze dojeżdżamy do niego, popuszczamy hamulec i delikatnie naciśniemy hamulec. Włączamy pierwszy bieg, trzymamy, dobrze, i teraz popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Przepraszam. Nic nie przepraszam, tylko jedziemy. Więcej gazu. Drugi bieg. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Śmiało. Ładnie powietrze zeszło. Jedziemy sobie, patrząc daleko przed siebie. Jedziemy możliwie blisko prawej krawędzi, ale środkiem pasa ruchu. Bo dla nas możliwie blisko prawej krawędzi to środek pasa ruchu. Nie szarpiemy kierownicą, spokojnie. Spokojnie jedziemy. To jedziemy do mnie, do domu. Najpierw to skrzydełka opuścimy. Wiem, że o tak. O tak, i możemy oddychać. Nie dodajemy za dużo gazu. A ten mi wjechał. No to zdejmujemy nogę z gazu, nic więcej nie robimy. Wystarczy zdjąć nogę z gazu. Jedzie, tak? Tak. I teraz jak on odjeżdża, to my dodajemy gazu. Tylko tak nie za bardzo, bo ja szarpię, nie? To delikatnie, łagodnie, spokojnie. To jest tak jak makijaż. Okay. Albo inaczej, tak jak malowanie paznokci. Jak za mocno pani pociągnie pędzelkiem, to wyjdzie na skórki. Trzeba będzie czyścić. Za mocno gazu, mniej tego gazu troszeczkę. Ciut więcej. Za mocno przyciskam. Tak jest. Delikatnie. Musimy to sobie wyczuć. Szybciej czy nie? Nie, jedźmy tak. Tak. Chodzi o to, żeby pani wyczuła sobie, ile tego gazu trzeba dodać, ile trzeba nacisnąć, żeby jechać z jedną prędkością. Tu już czuje pani, że przyspieszamy, więc milimetr tego gazu mniej, ale to już nie 2 mm, tylko milimetr. Bo za dużo pani popuściła. Proszę złapać sobie taką wartość, taki nacisk na pedał gazu, żeby jechać swobodnie z taką prędkością, z jaką pani chce. Na przykład 40 teraz, km na godzinę. To teraz chyba dobrze jadę. Jeśli z górki, to nogę z gazu zabieramy, bo oprócz tego, że hamowanie silnikiem jest, to panujemy nad prędkością. Skrzydełka do siebie. Zbliżamy się do skrzyżowania, obserwujemy skrzyżowanie. Tak jest, ale nie mamy komu, to jedziemy. Więcej gazu? Jeszcze więcej? Dobrze. Łagodnie kierownicę popuszczamy.
Już nie wspominam o kierunkowskazach zjazdowych, o których mówiłem. Nie włączyłam. W teorii. No wiem. No ale to dzisiaj no, na razie jesteś kupica. Szok ze stresem. O tak mogę jechać? A jaką mamy prędkość? 30, to na dwójce mam. To dobrze. 30 to jest obroty. A my jedziemy 50. Do 50 możemy jeździć. Tutaj muszę... Zaczynamy hamować. Czyli hamulcem. Delikatnie, spokojnie. Jak dojdzie, popuszczamy hamulec, puszczamy hamulec. Teraz mamy poniżej 20, wciśniemy sprzęgło. Sprzęgło, nic nie robimy, sprzęgło. Dojeżdżamy i delikatnie muśniemy tylko hamulec. O tak. Prawidłowa, przygotujemy pierwszy bieg. Prawidłowa odległość pojazdu za pojazdem to jest taka, żebyśmy go mogli swobodnie ominąć, jak będzie nam sygnalizował awarię. A my, żebyśmy nie musieli cofać. Ja cały czas muszę trzymać na sprzęgle. Tak, dodajemy gazu i popuszczamy sprzęgło. Popuszczamy sprzęgło. O tak, spokojnie. Więcej gazu. Drugi bieg. Sprzęgło, dwójka. Puszczam sprzęgło, dodaję gazu. Więcej gazu. O. Trzeci bieg. Zajmuję nogę z gazu, jak ciskam sprzęgło. Trzeci bieg. I teraz puszczam sprzęgło i dodaję gazu. Tylko delikatnie tego gazu. Przekraczamy prędkość, jak na dzień dobry. To co mam? No to nogę z gazu zdjąć wystarczy. Uważamy na przejście dla pieszych. Zielone. Dodajemy troszeczkę gazu. Tak jest. Więcej gazu. Jeszcze, o, nogę z gazu. Zatrzymamy się przed... Tak, najpierw hamulujemy. Puszczamy hamulec. Sprzęgło wciśniemy do końca. I delikatnie zatrzymamy się przed linią warunkowego zatrzymania. Przygotujemy pierwszy bieg. Tylko dwa ruchy. Nie. No to takie jest... Bez gotowania. Jest takie... Trzymamy hamulec. Hamulec. O, właśnie. Ale nie tak mocno, nie tak mocno. Delikatnie puszczamy hamulec i delikatnie go naciśniamy. Puszczamy hamulec, delikatnie, o, tylko co. I teraz puszczę hamulec, tak? I nogę tak. Z gazu powoli. Nogę na gaz. Znaczy się ze sprzęgła powoli, tak, a nogę jest. Na gaz. Jak puszczę nogę z hamulca, to nie cofnę można się? Swobodnie, można swobodnie mówić i oddychać, spokojnie. No i teraz puszczę. Dodaję gazu. Dodaję gazu. Za dużo, spokojnie. Będziemy się tego uczyć. Dwójka. Dobrze, jedziemy. Nie takimi skokami. Delikatnie, spokojnie. Tak jak szycie. Tak jak malowanie paznokci. Środkiem pasa ruchu. Trzeci bieg. Teraz lepiej. Wskaz. Patrzymy w lusterko. Pusty pas? Tak. Łakotnik sobie zmieniamy od razu na lewy. Zdejmujemy nogę z gazu. Zaczynamy sobie hamować. I hamulec. Hamulcem. Tak jest. Puszczamy hamulec delikatnie. Puszczamy sprzęgło. Z gaz. Nie z gaz, bo uratowałem. No, podjedziemy sobie tam do linii i nawet jedziemy. Tu będę pomagał. Dobrze. Zdejmujemy nogę z gazu. Fajnie, będę pomagał. Dojeżdżamy sobie do linii krawędziowej. Przepuszczamy samochody, które jadą sprzeciwka. Dodajmy gazu. Dużo gazu. O, dobrze.
silnika. Pojadą. Proszę zobaczyć. O Jezu. Boję się, żeby ten nie... Więcej gazu troszeczkę. Bardzo szarpie. No tu nawet możemy wjechać, nie? Mhm. Lewy kierunkowskaz. I teraz co? I patrzymy. O, za tym granatowym my pojedziemy. Teraz kręcimy kierownicę mocno. I co? Prawo. Jechaliśmy pod Suchmy. Pod co? Pod Suchmy tutaj. Można mówić. Można oddychać. Tu się zatrzymamy po prawej stronie. A to muszę sprzęgło? No już ja to wszystko robię, bo więcej pani w szoku jest niż... Dobrze, i na luz? Spokojnie. Trzymamy teraz nóżki na hamulcu i na sprzęgle. Uh-huh. I teraz kończymy jazdę. Uh-huh. Wykonujemy czynności odwrotne, które żeśmy się przygotowywali, czyli bierzemy na luz, uh-huh, zaciągamy hamulec ręczny, wyłączamy światła, wyłączamy silnik. Puszczam. Puszczam. Jak pierwszy raz? No, nieźle, tylko za bardzo się spinam, widzę niepotrzebnie. Najgorzej jeszcze z tym skręcaniem, z tym wszystkim i z tym gazem. Za bardzo